Ahoj, majtki! Witam was wszystkich bardzo serdecznie z klimatem pirackim. Tak, skończyliśmy, tak wiecie, tak bardzo polsatowo, w sensie, że skończyłem w momencie, kiedy który był najbardziej interesujący. Oczywiście musiało tak... być. Pomyliłem stony. I jesteśmy w tym oto... mieście. Minęła noc, bo bałem się tam wejść po ciemku. Sam jestem ciekaw, co to w ogóle za modyfikacja, która dodała takie coś. Całkiem fajne miasto. Zaraz sobie ogarniemy. Musimy oczywiście się tutaj uzbroić, jakby ktoś nie miał nas zarąbać, bo myślę, że wiele piratów tutaj będzie negatywnie nastawionych. Ale są villagersi. A, zarąbię sobie rybki, niech będzie. Aha, czyli to jest przykład, ewidentny przykład chciwego zombie, który chce zarąbać naszego villagera. Villager się po prostu stresuje, chodząc w kółko, mówiąc pod nosem no i to tak, no to, to wszystko. To może po prostu go zarąbi. Critical! Ej, jakoś głowa wyleciała, widzieliście to? To się po prostu rozdziabił na części, czy mi się wydawało? Okej, Poisoner the Jester. Co to było? What the fuck? Z tego wypadł exp. To nie był zombie, to było jakieś inne gówno. Rybki, dziękuję bardzo. Zwiedzimy sobie po prostu to miasteczko i myślę, że będzie ciekawie. Chest Eduardo Blomar. Pięknie. No takie standardowe domki, no. Ale nikogo tu nie ma ciekawego, no. Myślałem, że jakichś piratów spotkam czy coś, kurde. Get the fuck up! Przepraszam. Co ty tu w ogóle robisz? Nagrywam. Ale jesteś super. No to teraz muszę jakoś dokończyć nagrywanie. Wszystko mi dodać, ze mną. Jak w ogóle przyjechałeś? Na rowerze. Na rowerze? No tak. Pogoda. A ja maniaczę przy komputerze. Dobra, to ty się tam słuchaj i mi się nie wcinaj, a ja nagrywam dalej. Wróciłem, dobra, możemy grać. Idziemy dalej, pierony jedne. Pani, Jorze Godo czyni, że musisz się nie wtrącać, o nagrywam. Kurdy. Cicho sieć i... co to jest za magiczny item jakiś niewidzialny. Drzwi tu były, spoko. Szczerze mówiąc, to miasto lepiej wyglądało, gdy była noc. Idą tu Martina, ty mi tu kurde oświetlę go dusz. No, to mamy ta ciemność, którą chcieliśmy mieć. Tylko nie śląski, no ja nie potrafię gadać po śląsku. Nie wiem, czemu wszyscy się jarają, że razu, powiedz coś jeszcze po śląsku. Ja nie potrafię być po śląsku, jestem katastrofalny ze śląskiego. Jestem gorzej niż katastrofalny, jestem do dupy ze śląskiego. Może to jest tak śmieszne, jak ty gadasz po śląsku. Spadaj, hejterku, aż taki zły to nie jestem, no nie przesadzaj. Jesteś. Spadaj, nienawidzę cię. Tak myślałam, że... tu jest paru skrzynek pustych, denerwuje mnie to. W ogóle ta dzwonia będę miał mindfucka, czy mówię do widzów, czy mówię do ciebie. Ty się tam nie odzywaj się tam, kobieto, siedź cicho w tle i nie godaj nic, bo normalnie... Kto tak napiornicza w drzwi? What the fuck? Zombiaki posrane. Jesus Christ. Co się dzieje w tym Minecrafcie? Get the fuck out! O my no, już poszli. Oh my god! Jaki ten świat jest piękny, nie wiem co, nie będę każdej skrzynki penetrował, bo normalnie nie wytrzymam. Będę sobie tak ogólnie to miasteczko sprawdzał. W ogóle tu nie ma nikogo mieszkającego, no, z czemu nie mam nic żadnych mieszkających ludzików? Kobieto! Miałaś być cicho! Ej, powiem ci, że jakbyś był moim bratem, nie? To bym cię zabiła. Czy tu jest sracz? Czy mi się wydaje? Chyba tak, lol, wlazłem do sracza. To bardzo niemiłe. Martyno, proszę pani, czy pani mnie cały czas komentuje, czy mi się ino wydaje? Czemu tu nie ma klocka? To jest po prostu niedorzeczne! Nie ma Jeszcze raz walnie ten cholerny ząbek w te cholerne drzwi. Normalnie chyba wyjdę z siebie i go zarąbię. Gdzie żeś jest pieronie jeden, który bijesz tak w te drzwi, no get off! Gdzie? I ucichł. Idę dalej.
A czy to coś nie świadczy o craftingu jakimś? Zróbmy jakiś crafting. Ciekaw jestem, czy to przypadkiem się nie tyczy jakiegoś... Jak to było? Dookoła piórka, w środku był... Chyba jednak nie. Nevermind. A crafting tutaj mi się nie przyda, mam już jeden. Dobry! Który tak nawala? No nie wytrzymam, zaraz! Martyna! Oni tu biją w te drzwi! Ty drzesz ryj. I co, masz z tym problem, kurde? Chciałbym się skupić na książce, przeszkadzasz mi, okej? To tyś tu przyszła bez zapowiedzi! Jak to? Ale przerąbał ten villager, szybko biega. Ten tutaj bije! Głupi ciul! Dziękuję bardzo. Aha, bo ty do villagerów chcesz dostać. Wszystko jasne. Ha? 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 Nie no, teraz nie śmiej się z moich głosów. To po prostu... Widzisz mnie w lustrze? A rzeczywiście, to jest lustro. Oś ty cwaniaro. W każdym razie... naśladuje dźwięki villagerów. Wybacz, no takie dziwne są, ale... One są... Ha? 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 Ho! 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 No, Pixel też tak robi. Pixel, dla sprostowania, to jest jej kot. Jej kot właśnie, jak się go wkurzy, albo po prostu, jak się mu przeszkodzi w czymś, to on ho! I od ciebie ucieknie, także zajebisty kot, naprawdę. Sam jego kupiłem, także no, mogę... Reklamacja to do ciebie. Co to kurde jest?! What? Zniknął. Co to było? Wiktoria! Ja mam do biedry. Bierzesz skuter? Nie, mój rower. A za ile wrócisz? Okej! Okay. Bardzo za te krzyki. Musiałem się spytać siostry, czy bierze skuter? Bo pozbawiłaby mnie środku transportu. Byłoby to źle. Do Honolulu, kobieto! Nie, nie wiem jeszcze gdzie, ale możliwe, że będzie potrzebny transport. Kobieto ma. Tak, niestety jeszcze jeżdżę na skuterze. Auto dopiero za chwilę. Ty siedź cicho, bo ty od roku jesteś pełnoletnia i auto, nie masz ani prawo jazdy, więc... Siedź cicho, nie masz prawka, jesteś równie kiepska jak ja. Siedź cicho, ja też idę za chwilę. Ja za 5 dni. I tak nie wiem, jasne. Fajnie mi życzysz. Fajnie mi życzysz, fajnie kobieto, fajnie! Ty, majtku jeden, ty. Piracki. Kurde, teraz my... Dostałam takiego hejtu, no. Nie, bo ogólnie te odcinki z Minecrafta są teraz o tematyce pirackiej, także wybacz, że nazywam majtkiem, ale po prostu jestem świetnie przygotowany do tego odcinka, wiedząc jak się oczywiście piraci zwracają. Mówią ahoj, mówią wiesz, tam odzywają się, nie wiem, ty szczurze lądowy i takie tam... wy psy burę i takie tam, jeszcze jakieś inne hasła, także no. Ten tag jest. Także mogą cię nawet nazwać gorzej. Ty szczurze lądowy, pieruński! Ja o czym to w ogóle mówiłem? Przeszkodziłaś mi w trakcie czegoś, co chciałem mi przekazać. No i nie pamiętam. Po co ja ten crafting table wyciągam? Nie mam w ogóle... O, ale mam... Nie, nie mam skóry wystarczające, żeby crafting table zrobić. Znaczy, plecak. Backpacka chciałem walnąć, ale nie mam miejsca na to. Ten chest plate mi się nie przyda, bo to jest żelazne gówno, tego nie chcę. Niech zostanie stanie, tam to też mi się nie przyda, piasek, no cienko, ale niech będzie, drzwi totalnie nie przydadzą się, piec się przyda, workbench się przyda, te kupy też nie, może liny się przydadzą, te stringi całe, sandstone nie, dirta mamy full, to get the fuck out, i tak mało żarcie mamy właśnie, bo zapomniałem, że to straciłem wtedy. Dobra, niech tak będzie. Jabłko niepotrzebny, zbędne zawalenie miejsca, a mamy więcej. Dobra, jest, dobrze jest. Dobrze. No ja tak mówiłem, całe to miasto wyglądało znacznie lepiej nocą. Znacznie. No to mamy noc, pięknie. Możemy iść dalej. Świnko, co ty tu robisz, biedaczki? Ale w tym mieście są tylko villagery, no czemu są tylko villagery? Ja myślałem, że to będą jakieś kurde pirackie szczury lądowe i inne kupy. No tu niczego nie ma. Jezus Maria! Wodą w mnie rzucać? Rozpoczęłaś wojnę. Dziwko. Nie, nie.
Nie zrobiłbym ci tego piękna. Oczywiście, czyżby to zrobił. Mocny. Szczurze lądowe. Dzięki. Nie rzucaj mnie tą wodą, bo mnie zabijesz. Bo mnie zabijesz. Kurde, to miasto jest monotonne. No wszystko fajnie wygląda, ale jednak pójdę sobie na statek, on jest ciekawszy. Te wszystkie domki są tak bardzo takie same, że to jest katastrofa. I wszędzie są te Widziałem cię. Chcesz moją wizytówkę? Jako zakładkę? Nie, spadaj. Zamknijcie japy, zasrańce! Posrani. Ileż można? No ale one krzyczą, no, gdybyś to słyszała. No posłuchaj jak drom mordę. No posrańce jakieś, no. Boże, jakieś bani. Porąbańce. Pyski! No dam ci wizytówkę, nie zakładkę. Wszystko jedno, chcę zakładkę. To mam, mam portfel w spodniach wiszących na drzwiach. Albo tam sobie weźmę. Idziemy dalej zwiedzać to miasto. Fajne jest w zasadzie, bardzo ładne, ale szkoda, że tak nie jest rozbudowane za bardzo. Myślę, że coś się stanie. Widzę cię, kobieto, widzę cię, nie dotykaj mnie. No już koniec tej zabawy. Pierońska. Nie wiedziałem co powiedzieć. Zamknięte. Musimy iść dookoła. Szczoły. I żarcie. Szczoły. Co to jest w ogóle za słowo? Jezu, mój taki. Ten śląski to jest taki gówno. To nawet nie było po śląsku, no. A ludzie będą myśleli, ale zajebisty śląski. Powiedział szczoły. Kurde. Ten śląski u niego to je perfekcjoni. Mizia mnie tak, chociaż oni tego nie widzą, ale mizia mnie tak. Przez twoje mizianie zmarłem w Minecrafcie. Ale mi smutno, jejku. Nie, tego to nie... Excalibur. Excalibur w szkle. Zajebiste. A to jest... Wow! O co chodziło? To wszystko było w jednym mieczu, zauważyłaś? Lol. Ale fajne. Ciekawe to było. Co to jest? To takie tam właśnie to, co chwyciłeś? Muszelki. Fajne, serio? Nie? No, są takie... To jest taka modyfikacja od muszelek, bardzo fajne. W ogóle podoba mi się ta piracka przygoda, jest zajebista. Jest awesome, guys! Gdzie indziej spadłem, mi się wydaje? Tam spadłem? Aha, bo tak, szedłem do góry? Nie. Ta z moją mindfucka. Tam gdzieś spadłem. Tutaj, na tył nie szedłem. Ej, masuj mnie, kobieto, fajnie mi było. Już ci nie masuję od 10 minut, nie zauważyłeś nawet. No tak, ale fajnie mi było, jak tu byłeś, mnie masowałeś. A tak, tam spadłem, ponieważ tutaj wchodziłem na górę. No, to były te same. No, no tak, to musiały być tej temy, ale miałem mindfucka. Dobra. I znów jest dzień, cholera. Tam coś jest. Jakieś takie domki skaliste. Fajne. Jakieś klatki, kurde. Ciekawe to wygląda. Ale mapa jest naprawdę całkiem super. Te miejsce. Całkiem super. Zrywam. Zrywam. No dzięki. Która fanka mnie przygarnie? Nie bij. No widać, że tam jest. Ała, no Martyna! O, jestem pewien, że coś jest pod spodem. Albo i nie. Ała. Czemu mówisz ała? Zmieni czoło. I szybko podrapię. Ale jak macie podrapać? Szybko! No wiem, ci naturalną kobietą, którą kocham. Takie słodkie! Muszę się zesrać zaraz! Przepraszam, musiałem. A! I ten odcinek w zasadzie chyba jest po oficjalnym starcie meetupowskim. Ale nie wiem. Jeśli nie, to musicie jeszcze chwilkę poczekać, a jeśli tak, to na pewno możecie już zobaczyć na moim kanale. Chyba już będzie po ten filmik, także możecie spokojnie dowiedzieć się w ostatnim filmiku, który był wrzucony na kanał. Więc na temat meetupa polecam. Będzie miazga. Ja tu nic nie ma, no ten statek jest super, wszystko wygląda z zewnątrz jak no, jak zajebistość zajebistości, no i w ogóle miazga, ale no tak szczerze mówiąc, no
pusto tutaj. Myślałem, że jakieś piraci będą, kurde. Zawiodłem się. Znaczy, no, w sensie, że wizualnie to jest wszystko super, ale to nie jest w ogóle takie, wiesz, myślałem, że to jakieś piraci będą i tak dalej, że spotkam jakieś kurde, majtków i kapitanów statków, od których będę się mógł uczyć. Ty jesteś szczur lądowy. Ty jesteś, kurde, szczur lądowy. Ja jestem majtek, aka kapitan. No, jasne, chciałbyś. Dwa w jednym. Ładna jest ta góra. Może się na nią wespnę. I chyba tak nawet zrobię. Chodźmy do Biedry. Nie rób lokowania produktu, kochanie. Nie zapłaciła mi Biedronka, żeby o niej mówić w odcinku. Nie powiedziałam Biedronka, tylko do Biedry. I powiem, i zrobię cenzurę na słowo Biedronka, ponieważ Biedronka nie zapłaciła mi za reklamę. No w ogóle to jest takie fajne słowo, nie? I tak będą cenzury wszędzie. Znaczy bardziej na Biedronka będzie cenzura. Paczkomat albo antykwariat na przykład. Ej, to ma drugą stronę ta wyspa. What the fuck? To jest zajebiście wielkie. Mega. Wow. Hardcore jeden wyskoczył, chciał mnie zaatakować, kurde. Wiecie co, kochani, bo odcinek jest stosunkowo już i tak długi. A czeka tu na mnie, obok mnie wybranka i kurde. Głupie tak przy niej grać, mnie już tutaj denerwuje ta osoba. W nagrywaniu. Nie żeby coś, kochani, ale po prostu nie nadajesz na nagrywaniu. Po prostu się nie nadajesz. Co tu się dzieje, Boże drogi? Panie, kurde! Za dużo nowości! Okej, okay, dziękuję wszystkim bardzo, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że będzie ich więcej, że Minecraft na modach Piracka Wyspa będzie bardzo. Będzie fajnie wam się podobał. Jeśli chcecie więcej odcinków z Pirackiej Przygody i z Martyną, śmiało lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, nic nie słyszę, ale okej. Także kochani, trzymajcie się, udanego dnia, no i jeszcze raz dzięki, że oglądaliście. Cześć. No to, Marka.